Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj będzie taki filmik dla... Aha, całość widać. No tu kiedy malina. Dla Krzysia Z. Też. Słuchajcie, będzie o... Przy okazji ja sobie też stare czasy przypomnę, jak to kiedyś za PRL-u, że tak powiem, się składało na dajniki. Zaraz sobie tutaj na szybko narysujemy kawałek schematu. Tu mamy kawałek płytki jakiejś takiej niedoszlifowanej. Zrobimy nadajniczek UKF. Myślę, że na 3 V robimy. Tak od 3 do 5 V, tak żeby zasilić można było na przykład z jednego lajonka. Kurde, może znajdę tu jakiegoś jednego lajonka, żeby puścić zasilanie. Będzie to Sailera. Zrobimy to na wzmacniaczu. Tutaj są elementy. Słuchajcie, mamy tak, raz, dwa, trzy kondensatorki, dwa oporniki, pluskwa, mikrofon i jeden tranzystor PNP. Ten tranzystorek to jest dokładnie S9015, to jest 300 MHz PNP tranzystorek. Do 300 MHz, czyli standardowy taki audio. I tu mamy, nie mamy elementów WC oprócz tych kondensatorków. Reszta to jest MC, nie ma WC. Chciałem robić tu live'a. No, tak sobie pomyślałem, że o, przeszlifowałem kawałek płytki, ta płytka jest dwustronna, może być jednostronna, tylko dwustronna może troszeczkę będziemy nie pływać. Tej płytki będziemy musieli potrzebować centymetr na dwa, nie więcej, może troszeczkę więcej. Zaczynam gadać jak ten, jak, czekajcie, jak on się nazywa ten, Makłowicz. Gotujemy 5-10 minut, góra godzinę. Żartowałem. Dobra, słuchajcie, to jest tak, robię dobrą minę do złej gry, kurde, mi się kręci, ale to już nieważne. Jeszcze dopóki można, to trzeba zrobić nadajniczek UKF, pluskwa. Znaczy taka pluskwa bazarowa, wiecie, można to kupić za grosze na tym, ale to taka bazarowa ta pluskwa, ja nie wiem, czy ona będzie, no zobaczymy, co tu z tego wyjdzie, nie? Dobra, rysujemy sobie pirazy drzwi wzmacniacz, znaczy generator. Na tranzystorze zamodulujemy go tym częstotliwościowo, czyli musimy wpłynąć mikrofonem na częstotliwość. Ten mikrofon też ma jakąś swoją pojemność, trzeba to też uwzględnić, ale nie będziemy wnikać w takie szczegóły, słuchajcie, bo to tak nie tędy trochę droga, znaczy no tędy, no bo bez tych informacji to nic by nie wyszło. Czekajcie, muszę znaleźć tak kawałek długopisa. Czy on pisze, czy nie pisze? Pisze na czerwono. O, będzie czerwony schemat. Ja jestem ciekaw, jak tutaj to wychodzi w ogóle w tej kamerze. Chyba dobrze. No dobra, rysujemy sobie tak. Mamy PNP tranzystorek, czyli musimy sobie narysować tranzystorek PNP. Strzałka skierowana w stronę bazy. Tu mamy bazę, tu mamy emiter. Tu mamy kolektor. Po polsku pisze. Nie pisze C, tylko K. Kolektor. No i tak. Przede wszystkim musimy puścić zasilanie. Zasilanie puszczamy na emiter przez rezystorek. Na razie jeszcze nie wiemy jaki. Będziemy sobie myśleć, co tu dalej. Tu mamy zasilanie, czyli mamy nasz. Możemy sobie taką pociągnąć. Mamy V plus. Plus, jakieś napięcie. Rzekomo 3,7 V, tyle co wyjdzie. Góra 4 do 5 V max. I co robimy teraz dalej? Musimy spolaryzować bazę, żeby ten tranzystor zaczął nam przewodzić, był w stanie przewodzenia, to musimy dać tutaj jakiś opornik. I teraz tak, oporniczek dajemy też do plusa, bo chcemy tu dać. Tu między plusem a bazą ma być różnica około 1 do 1,5 V, żeby wysterować. Tutaj musimy sobie zrobić strzałeczki i tu musimy wymierzyć, żeby tu było mniej więcej od 1 do 1,5 V. O matko, muszę wody się napić, za dużo gadam. No dobrze, to teraz tak, część
schematu mamy. Mamy zasilony nasz tranzystor. Musimy teraz do tego tranzystora dorobić część wzbudnicy, tak jakby część, która będzie nam generować, czyli zamykać obwód. No jeśli teraz tak, pójdzie tutaj sygnał jakikolwiek, zbudzimy go, możemy puścić sygnał na bazę z naszego mikrofonu elektratowego. No bo teraz już tutaj mamy zasilanie tego mikrofonu przez ten rezystor, czyli mamy tu, puszczamy masę do masy mikrofon. To jest nasz mikrofon M. Chyba widać. Dobra, idziemy dalej. Mamy i teraz tak, sygnał modulowany stąd, znaczy modulacja, to co wejdzie tutaj, mikrofon, ona wygląda mniej więcej jak sinus. Mniej więcej, no bo tutaj modulujemy różną częstotliwością sinusa. Wzbudzamy nasz tranzystor, on jest na granicy wzbudzenia i ten tranzystor zaczyna nam przewodzić. No i teraz, no dobra, zaczyna przewodzić, wychodzi tutaj na kolektor napięcie. Te, które idzie przez ten R2, tutaj zrobimy tu R1, dobra. No i te napięcie mamy na kolektorze i teraz co musimy zrobić, żeby go znowu wygasić? No bo już jeden przepływ jest, bo wzbudziliśmy jakąś tam modulacją. A no musimy tutaj dać układ rezonansowy, czyli stąd robimy kondensator do kolektora, który nam wygasi, wygasi i już będziemy mieli powtarzanie, powtarzalność. Tylko na jakiej częstotliwości, to tutaj musimy sobie dorobić ceweczkę, która idzie nam do masy. No i dobra, i wszystko ładnie, ale to jest jeden cykl. Co dalej? Czemu to nie chce? Się wzbudzi, będzie koniec. Wzbudzi się, zmieni w fazie i będzie koniec. Musimy dorobić tutaj do układu układ rezonansowy w pełni, czyli dodajemy drugi kondensator. Tu robimy drugi, o Jezu, że na bas grą, drugi kondensator. Też do masy. No i w tej chwili pracuje albo napięcie przez to, albo napięcie przez to. Przez to, przez to, przez to, przez to, przez to, przez to. Czyli tędy, tędy. Czyli zamyka się tędy i z powrotem, lub leci tędy i zamyka się tędy. Ale na bas grałem, dobra. Może później zrobimy czytelnik. Raz przez to, drugi raz przez to, raz przez to, drugi raz przez to. Modulujemy, wzbudzamy. Tylko chodzi o wzbudzenie na razie. Za chwilę będziemy modulować w pełni. Żeby wygasić nam wzbudzenie, to tutaj na bazie musimy dostawić kolejny kondensator, który nam będzie ograniczał tak zwaną to dewiację. Tak? Który będzie nam wygaszał i wznawiał znowu, znowu wzbudzał tranzystor, że który nam będzie wygaszał bazę tranzystora tak zwaną, czyli taki filtr, tu będzie praktycznie filtr dolno-przepustowy, bo jest równolegle do masy. Jakbym dał tutaj szereg bazę kondensator, to wtedy górno-przepustowy byśmy zrobili, czyli wysokie byśmy puścili. I wyciągniemy sobie sygnał z anteny, z emitera tutaj. Stąd puścimy sobie sygnał, bo tutaj będziemy mieli dwa okresy. Jeden krótki, wygaszenie, drugi długi. Krótki, długi, krótki, długi. I tutaj będziemy mieli wyjście na naszą antenę. Czyli rysujemy w pełni jeszcze raz. Schemat. Masa minus. Od minusa robimy mikrofon, żeby teraz nie było bazgrania. Z mikrofonu idziemy na tranzystor PNP, nie NPN, PNP i od emitera stawiamy cewkę do masy. Ok, wszędzie kropki robimy. Tutaj kropeczka. Musimy
wbudzić tranzystor i zasilić jednym rezystorkiem R1 mikrofon, tu musimy podać napięcie przez rezystor, żeby nie zamknąć, bo cewka praktycznie nie ma, ma tam jakąś rezystancję, ale to jest znikoma. R2, jedziemy dalej, tu między emiterem a kolektorem stawiamy jeden kondensator i między tym a masą stawiamy drugi kondensator. Mamy jeden obieg, drugi obieg. I stąd wyprowadzamy antenę. Antena się tak oznacza. Jest kropka. A tu dostawiamy V+. OK. Jakie rezystancje? Tu między tym biegunem a tym biegunem ma być około 1,2 V. Między 1 a 1,5 V. Jakie rezystancje? Pi razy drzwi, sprawdzamy schemat. Tu puszczamy 330 Ohm. 330 Ohm. W zupełności wystarczy, jeśli zasilimy go z jednego lejonka. 3,7 V. Na tej całej gałęzi mamy 3,7 V. A tu polaryzacja bazy, trzeba zajrzeć w notę katalogową tego tranzystorka, dokładnie to jest tranzystorek. On się otwiera. Coś około 1-2 V. Trzeba dać 90, około 0,75 V. Czyli musimy tutaj dobrać sobie R1. A R1 sobie nawet dobierzemy na pierwszy strzał 4,7 kOhma. Kiloohma, czyli zbijemy 3,7 minus 4,7. To będzie 1, około 1 V. 4,7 kilo, 3,7 V. Około 1 V. Nie wnikamy w jaką rezystancję ma ten mikrofon, bo nie ma sensu. Tu mamy tranzystor, tu mamy, aha, teraz tak, który tak, 4,7, 330, kondensatorki, teraz tak, kondensatorek do filtra to jest 1,5 nano, czyli kondensatorek, właśnie, jeszcze kondensatorek tu musimy dorobić do filtra, czyli od bazy tu i tu. I to będzie nasze C1. C1 to będzie 1,5 nano. Nanofarada. C1, 1,5 nanofarada. Gdzie on tu jest? Tu jest. To jest ten kondensatorek. Jest. Bez tego kondensatorka nie zadziała układ. I bez któregokolwiek kondensatorka, stąd, jeśli zdemontujemy, nie zadziała. 33 pico dajemy na wzbudzenie, czyli tutaj 33 pico, to pico faradów. Mamy tak, tranzystor, kondensator, rezystor, rezystor, mikrofon, kondensator, kondensator, 33 pico. A tutaj damy troszeczkę większy, 47 pico faradów. A potem eksperymentalnie dobierzemy sobie częstotliwość naszej nośnej, tej heterodynki, tego generatora. Tutaj ustalimy sobie 5 zwojów. Z praktyki to wychodzi. Na średnicy Fi 5 mm. Powinniśmy trafić w zakres UKF-u między 88 a 108. Kwestia potem rozciągania i skracania tej cewki, żeby się dostroić. Dobra. Płyteczka, elementy. Jedziemy z wykonaniem. Jak tutaj byśmy mogli to wyczaić? Mamy płytkę. Musimy zrobić tak. Podzielić sobie na pola. Musimy zrobić sobie pola. Wszystko dookoła to jest masa. Dolna część masa. Minus. To jest oto. G ground. GND. Musimy zrobić tak. Baza. Jedno pole, emiter, drugie pole, trzecie pole, razem z tym to jest trzecie pole, plus to jest czwarte pole i w sumie to wszystko, słuchajcie.
pierwsze pole, drugie pole, trzecie pole. Czyli najważniejszy jest nasz tranzystorek, który musimy zrobić. I czwarte pole to plus. Rimelek i jedziemy z koksem. Przytniemy sobie tą płytkę, ale to może tutaj znajdę. O, tak wyklastamy, bo to nie będzie nam aż tyle potrzeba. O! Adam Słonowy przedstawia, że tak powiem. Dobra, niech to tak już zostanie. Dopóki mogę, bawimy się w wucze. Trochę ślepny, ale nie szkodzi. Pod lupą będę robił. Nie wiem, czy widać. Widać będzie. Może. Ok. Robimy pole plusa. Ten trzeba znaleźć w krajzik mały albo wziąć dużego drimela. Wykonanie płyteczki pierwsza klasa, słuchajcie, to jak za starych dobrych czasów. Najszybsze i najlepsze. Musimy wziąć kawałek. Kurczę, gdzie są wiertełka małe? Już dawno tu nie byłem. Jejku. Tu jest dobre wiertło, to nie. Ale gdzieś miałem całą taką na magnesie. Jest. Różności, że tak powiem, były przy kamerce którejś. Dobra. Ok. Tu jest magnes, a tutaj są wiertła. Najlepsze to są te takie właśnie grubsza końcówka, a cięższe wiertło i one jest jak frezik. Dobra, to jest jeszcze w miarę całe wiertło, to odłóżmy, a te wszystkie gnioty połamane możemy sobie tutaj, o ile kotera wejdzie mi w tą, dobra, wejszło, zapakować. Robimy plusik. Sfrezować. Miedzianą warstwę. Krzysiu, oglądaj to dokładnie, to dla ciebie filmik, jak zrobić generator w wielkiej częstotliwości. Generator na chłopski rozum, bo... Dobra, mamy tak przycięte coś. Bo normalnie w szkole to jest wyższa szkoła jazdy, a tu robimy tak, żebyś zrozumiał. Dobra, ok. Tu trochę mi nie wyszło. Lubkę sobie przestawić. Ok, słuchaj. Mamy takie pole. Słuchajcie, ogólnie wszyscy. Się znowu zaczynam powtarzać. Mamy takie pole, do którego podłączymy plus. Wszystko reszta to jest minus. Robimy kolejne pole, czyli mamy pole plusowe, do którego idzie rezystor i od rezystora pójdzie pole anteny. Tu zrobimy pole anteny i pole cewki, czyli kolektora i pole mikrofonu. Czyli robimy pole do emitera i do anteny. I do kondensatorku. Dobra,
proszę bardzo, mamy drugie pole, ten pole tutaj, to jest w tym miejscu, drugie pole. Teraz musimy tak, tu będzie nasz emiter, a kolektor będzie obok, będzie szedł do jednego z kondensatorków i do cewki, która idzie do masy. Czyli zmniejszamy. Już jednym słowem mamy trzy pola zrobione, to już jest te pole, trzecie pole. No i teraz baza tranzystora, to będzie tutaj, musimy zrobić pole do mikrofonu. Idziemy dalej z polem do mikrofonu. W sumie już jest pole do mikrofonu. Nie będziemy tego zamykać. Mamy pole do mikrofonu. Trochę to przetrzemy. Tak, żeby papierkiem ścierni, żeby zaokrąglić te wszystkie nasze rylcowanie. Ok, reszta to jest masa. Pasuje. Słuchajcie, to jest teraz na tej zasadzie, że weźmiemy miernik od... Poczekajcie, ostatnio było w komentarzach. Te dwa mierniki dostałem od jednego pana, który mi do tej pory te mierniki wypomina, że mi je przysłał. Także słuchajcie, nie chcecie się pozbyć jakiegoś sprzętu, to nie wysyłajcie. To tylko tak kwestia przypomnienia. Bo do tej pory się zastanawiam, że miał adres, bym odesłał. Weźmy sobie masę i sprawdźmy po kolei piszczyk, czy... Ok, pasuje, zwarć nie ma. Pola są. Tak wygląda kawałek płytki. Let's go. To co? Czas na lutowanie. Zaczniemy od najmniejszych rzeczy w sumie się zaczyna, czyli rezystorki, kondensatorki, ale ja tutaj wstawimy najpierw tranzystor, bo musimy sprawdzić, gdzie on ma bazę, kolektor, emiter. Weźmy sobie taki miernik. Ok. I sprawdźmy. Ok, jedynka mamy emiter. Dwójka baza, trójka kolektor. Emiter, baza, kolektor. Od czoła, od przodu. Emiter, baza, kolektor. Emiter stawiamy do góry, baza idzie w prawo, czyli nóżkę wyginamy w ten sposób, do czoła, tu mamy napisy. Baza tu, emiter, kolektor tu. No i dobra, przypnijmy to sobie. Takie fajne amerykańskie miałem cążki, dostałem tu krzyżka i wiem, że miałem. Gdzie je wsadziłem? Chyba w domu zostało. Przycinamy to wszystko na 5 mm. Krzysiu, uważaj, 5 mm, nie więcej. Ok. I teraz tak. Dwie nóżki w ten sposób. Wyginamy tranzystorek. Nie wiem, czy to widać, czy nie. W ten sposób. Z tej strony są napisy. Baza idzie w tą stronę. Baza. Emiter idzie do górnej części. Weźmiemy sobie teraz tak. Musimy sobie ustawić lutowniczkę. I położyć tutaj sobie cynę najpierw, żeby później łatwiej było to wlutować, nie? Czyli mamy tak. Nie wiem, czy to będzie widać z takiej odległości. Czy ja to mogę sobie zbliżyć? Się daje Full HD, to powinienem to zbliżyć. Tylko jak?
O, teraz przyciemniałem. Dobra. No co jest? A gdzie bliżej dalej? Tu jest. Dobra. No, razy dwa. Okej. Miga. Czemu to mruga? Chyba jest za jasno. Lupa może mrugać. Dobra, mało ważne. Słuchajcie, tutaj mamy kamerkę. Może będzie widać. No to teraz róbmy tak. Emiter. Tu. Tutaj mamy kolektor. A tu mamy bazę naszą. Połóżmy sobie to tak. Emiter tu z góry. Tu. O. Kolektor. Emiter, kolektor, baza. Wlutujmy. Emiter, kolektor, baza. Emiter. Kolektor. I baza. Let's go. Prawie dobrze jest. Muszę przyjrzeć się przez lupę. Takie nadajniczki wykonywało się w latach 80., później do połowy 90. lat. Żeśmy sobie nawet rozmawiali, mając dwie sztuki takich nadajniczków, rozmawialiśmy sobie z kolegami z domu do domu jako domofony. W radiu się słyszeliśmy, nie? Dobra, okej. Oporniczek 330 ohmów. 330 ohmów. Jest 330 ohmów. Dajemy na emiter od plusa. Tu mamy listwę plus. Czyli robimy to w ten sposób. Cyk, cyk. Jak najkrótsze nóżki, słuchajcie, do tranzystora. Od strony tranzystora mają być jak najkrótsze nóżki. Wszystko robimy zgodnie z WC. Czyli najkrótsze nóżki, punkty lutownicze, nie ścieżki. I dajemy ten opornik do plusa, czyli musimy tutaj znowu położyć cynę. Na plusik. Okay. Tu mamy cynę na plusik. I kładziemy rezystorek do plusa. Plusa do emitera. Od plusa do emitera. Ok, mamy podciągnięte zasilanie. Chyba widać. Jedziemy dalej. Kolejny rezystorek do mikrofonu trzeba tutaj położyć między plusem a mikrofonem. Ja tu z jednej strony zostawię tą nóżkę, bo później do niej, albo w sumie nie trzeba. Bym do niej sobie zrobił wyprowadzenie, że to jest plus, nie? Dobra, położymy go sobie poziomo tym razem, bo tu będziemy mieli zapięty mikrofon. I do plusa tu. Ok, tu mamy plus, tu mamy mikrofon, bazę. Teraz robimy tak, trzy kondensatorki, 30 i pierwszy to będzie 1,5 nano, 152 numerek, tak, i jego kładziemy między masą a mikrofonem, czyli wygaszamy bazę. Pyk, pyk.
teraz tak. Baza. Masa. 1,5 nano. Jak najbliżej tranzystora. Muszę wziąć pod lupę. Pasuje. W ten sposób. Zostało nam dwa kondensatorki i mikrofon. Mikrofon to jest dosyć spory, także go na końcu. Minusem do minusa, plusem do plusa. To teraz tak, 33 pico to jest ten. Musimy zrobić między emiterem a kolektorem. Skracamy na 2-3 mm dosłownie. Góra 5 mm. I lutujemy między, do tranzystora między emiterem a kolektorem, nie? Ok, stawiamy go do pionu, żeby tutaj jeszcze zrobić miejsce, żeby później przylutować jeszcze jeden kondensator. No i teraz tak, a drugi kondensator 47, czyli od pola emitera, czyli od anteny do masy, czyli troszeczkę dalej go musimy tutaj postawić. Najpierw sobie połóżmy cynę. I masa, ok. Stawiamy go tutaj. I słuchajcie, zostało nam jeszcze tylko wlutować mikrofon i magiczną rzecz, czyli nasz obwód L, cewkę nawinąć i zrobić. Niestety nadajników bez cewek nie da się wykonać, chyba że jakieś cyfrowe. Wlutowujemy. I teraz tak, żeby to dobrze wlutować, no to patrzcie, tutaj jeden biegun ma połączenie z masą, z obudową. To jest masa, to jest plus. Stare dobre czasy, słuchajcie. O, kończy się, robiło takie wymaski. Takiego nadajniczka kiedyś w szkole podstawowej nadawałem muzykę z jamnika. Nie, to jeszcze nie jamnik, jakiś ruski magnetofon był taki podobny do jamnika. I w sklepiku szkolnym był kasprzak. I w tym kasprzaku ustawiliśmy mój nadajnik. A wtedy, żeby się wpieprzył, to by kurde do tej pory pewnie nie wyszedł z więzienia za to robotę. Takie były czasy, no. Rzekomo teraz też tego nie można używać. Trochę inaczej chyba na to patrzą. No chyba, że założyć taką pluskwę dla sąsiada, nie? Albo dla sąsiadki podsłuchiwać, to no to wtedy jest większy wyrok. Ale z drugiej strony, dobra, ok. Mamy plus, mamy minus, mamy. Trochę krzywo mi to wyszło. Dobra, jest ok. Praktycznie rzecz mówiąc, zmontowany układ, oprócz tego, że tu musimy zamontować cewkę obwód LC między tym kolektorem a masą gdzieś tutaj w tym miejscu. Praktycznie jest zmontowany układ generatora nadajnika WC z modulacją pojemnościową. Czyli częstotliwościową. Jedziemy dalej. FM. A znając życie, częstotliwościowa modulacja to jest częstotliwościowa FM. Robimy ceweczkę. Drucik naprawdę obojętnie jaki. Bo i tak będziemy go rozciągać i ściskać. Najlepiej sobie wziąć kawałek skrętki komputerowej.
wiertło 6 mm albo 5 mm. Ale nie. Aha. Zaraz zobaczymy, czy znajdę. Czy ja tutaj znajdę sobie drut tu. Tu. Nie taka cewka, mówią, nie taka dobroć, nie takie... Słuchajcie. Pierwsze lepsze, naprawdę, aby znaleźć drucik. O, może być tak na wojowym. Mam, chyba mam kawałek takiego druta. To jest bodajże nawet chyba 0,7. Chyba 0,9. Albo taki ślepy, tak, 0,9 wymali. Bogato, grubo, ale nie szkodzi, może być. Może być 0,6, 0,7, 0,9, obojętnie. I nawiniemy cewkę. Ceweczkę nawiniemy na wiertle. Naprawdę, o wiertle, o średnicy 5, o średnicy 6 lub 7. Teraz sprawdzimy pierwsze lepsze z brzegu. Musimy trafić mikrohenerami, że tak powiem, 6 mm. Średnica 6 mm, nawijamy 5 zwoi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I żeby były pełne, to możemy sobie to dogiąć aż o tak, żeby się założyły, żeby były pełne, ale to chyba nie trzeba. 4,5 zwoja, 5 zwoi, później najwyżej sobie rozciągniemy. Lepiej więcej nawinąć i potem rozciągnąć, żeby się dostroić, niż żeby było za mało, nie, i nie da się więcej ścisnąć jej. Czyli tak, ciasno wychodzi pełnych, raz, dwa, trzy, cztery, 5 zwoi. Ok, 5 zwoi pełnych, 6 mm średnica, 0,9, pyk. Można uznać, że to są pełne zwoje, prawie, bo one się prawie mijają tutaj, bo jakbym zrobił na prosto nóżki, to wtedy pół zwoja odpada, prawie, prawie, wszystko jest prawie. Odizolujemy sobie teraz końcówki tej cewki, tego druta. W 6 naprawdę może być piątka wiertło. To nie szkodzi. Potem sobie eksperymentalnie dobierzesz, abyś tylko na początku się wstrzelił w częstotliwość UKF-u, to będziesz wiedział, gdzie ten nadajniczek nadaje. Trochę. Ok. Pocynujemy te końcóweczki od razu. O, tam gdzie emali nie ma. No, ale przysmaliło to emali. Dobra, ok. No i teraz wstawmy między kolektorem a masą cewkę. No, tu może być kłopot, bo ciężko dojść, ale może wyjdziemy. Tego położymy, tego wygniemy. A tu by się przydała pęsetka, bo to się nagrzeje. Dobra. Ojo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 j
mieć przenosi temperaturę. Można się poparzyć. No i teraz może... Kurde, jak to zrobić? Wiecie, jak to zrobię? Nałożę to z powrotem na to wiertło i wiertłem przytrzymam. O, właśnie. O. Teraz podejmijmy sobie wiertłem to do góry. I tutaj przygotujmy do brzegu płytki. Ojejku, jakie to gorące się robi. Oła, oła. Dobra, jak już przyłapaliśmy, to teraz możemy trochę sobie poprostować tak pilazy oko. Jest ściśnięta, jest ściśnięta. No i prosta zasada. Podłączamy i sprawdzamy. Czym bardziej ściśniemy, tym niższa częstotliwość będzie. Jak ją rozciągniemy, tym wyżej pójdziemy z częstotliwością nadajnika.
Ja sobie tutaj wezmę w zasilacz warsztatowy na ten teraz. Ustawię około 4 W. Ale to będzie można z 3 i 3, z pastylki też to powinno działać, wiecie? I podłączymy sobie plus. I podłączymy sobie minus do masy. A plus to ten od góry. Poboru praktycznie 0, bo to tam 30 mA. I teraz jest kwestia sprawdzenia, czy to działa. Weźmy sobie. Działa. nie działa. Musimy włączyć radio FM. Trafiamy na Ukrainki. Polki antenę! Właśnie! Co ma działać? Jak anteny żeśmy tutaj nie dodali. Tu musimy dolutować 30 koło tam, kawałek centymetry drutu. Tu mamy antenę dolutować. Antena idzie od emitera. Czyli na antenie mamy plus zasilania. Dobra, ok. Trochę wygnę. Tak, i mam kawałek struny od gitary. Ale nie musi być to struna od gitary. Może być obojętny kawałek przewodzika. A ja sobie tutaj dolutuję dosłownie kawałek anteny, żeby mnie sąsiedzi nie zjedli. Po co mają mnie słuchać? 10 cm wystarczy w zupełności do anteny. Ok, jest przylutowane. Odetniemy ten nadmiar, bo po co? Mamy antenkę. Ta-dam! Wszystko chyba widać, nie? Mamy antenkę, mamy ceweczkę, mamy nadajniczek. Można jeszcze było to troszeczkę skrócić. Dobra, podłączmy, zobaczmy co tu tak. Mamy na zasilaczu najpierw napięcie jakie. Osiem wolta. Włączmy minus. Gdzieś tutaj złapiemy. Plus to będzie tutaj. Sprawdźmy teraz napięcie na bazie względem plusa. 0, trochę mało. Powinno być około 1 V. A względem minusa. No dobrze, idzie do masy. Ok. Tylko tutaj jest troszeczkę mało, czyli albo mamy. Moment, co jest? 0,59. Opornik 4,7 kg. Musimy, bo jednak mikrofon ma inną rezystancję. 4,7 kg musimy zmienić na 3,9 kg. Ale zobaczymy, czy to też zadziała, bo być może, że to też zadziała. 3,8 V. Albo podnieść napięcie. Słuchajcie, no 3,86 to podniesiemy troszeczkę o 1 V, damy 4,86. 4,50 dałem. Zobaczmy, co mamy na bazie. 0,6. Kurde, jeszcze nie wystartuje. To wystartuje dopiero przy 6 V bodajże, tak? 0,6. Ok, daliśmy. A daliśmy ile? Jakie napięcie? 5,7. Dobra, 5 V możemy dać. To będzie tyle co z USB. Dobra, 5 V na zasilanie. 5 V. Ok, włączmy radio. Zwykłe UKF-owe. FM. I poszukajmy sobie częstotliwości. To się powinno sprzęgnąć tutaj. Może lepiej by było radio z gałką zwykłą, nie? A nie takim szukaniem.
Czemu to nie szuka? Musimy wziąć inne radyjko. Bo te baofengi to one tak mają, że one przelatuje na tym zakresie. Za wolno ciskam. Trzeba wolniej ciskać, dobra? Jedziemy dalej. 84. Nie ma. No gdzieś tu powinno być, gdzieś około 90. Czemu to się znowu zmieniło? O co tu chodzi? Szybciej będzie, jak poruszamy cewką. Dziewięćdziesiąt jeden, 200, zobaczmy. Jedziemy dalej, do góry. To na pewno nadaje. Chyba, żeby ten opornik był za... No co jest, no. Dobra, zróbmy to inaczej. 97,6 ustawiliśmy. Rozciągnijmy cewkę. No, nie ma. Czy dobrze polutowałem? Dobrze. O! O! Coś musi być uszkodzony element któryś, ale... Prosta piłka. Zaraz sprawdzimy oscyloskopem, czy w ogóle cokolwiek jest generowane. Być może niżej to generuje coś. Siedemdziesiąt megaherców, zobaczymy. Proszę bardzo, jest. Ale mamy ciszę. Nie słychać. Powinniśmy słychać dźwięk.
Czyli co? Mikrofon? Tak. Słuchajcie. Może głośniej zrobię. Mikrofon. O. Dobra. Wymienię mikrofonik i... O. I mikrofon. Nawet się to mocno nie odstraja, słuchajcie. To jest tak zrobione, żeby to się mocno nie odstrajało. Żebym trafił. No. Czyli jednym słowem, generator zapracował na 100%, tylko że mikrofon jest uszkodzony. Jak dotykam palcem. O, do wejścia. Trochę słychać jakiś tam, albo nie ma wzmacniacza. Dobra, to by było na tyle z generatorka, Krzysiu. To na pewno działa, jest sprawdzona konstrukcja. I no cóż, składaj. Składaj, wszystko jest. Na koniec schemat. Stop klatkę, pauzę zrób i według tego złóż nadajnik. Pozdrawiam wszystkich oglądających ten kanał.